Telemetria to jest zapis istotnych parametrów, które są nagrywane przez komputer. W tym miejscu masz mniejszą prędkość, bo musisz więcej skręcić kierownicą. Widzisz, że on ma mniejszy radius i on musi, ty musisz więcej skręcić kierownicą, przez co twoja prędkość jest mniejsza. Spędziłem tylko 15 minut na analizie telemetrii razem tutaj z Martinem i to dużo uczy. Bo tak naprawdę jak się nie zna toru, szczególnie ja teraz nie znam toru, to daje to mi dużo informacji takich praktycznych. Tak naprawdę człowiek może przeanalizować każdy szczegół swojej jazdy. Do tego jeszcze możesz przeanalizować i nałożyć swoją linię przejazdu na przykład z najlepszym zawodnikiem na torze i porównać miejsca hamowania, kiedy on hamuje, kiedy dodaje gazu, jak wychodzi z zakrętu. Gdzie jest po prostu szybszy, gdzie jest wolniejszy? No generalnie było widać, że on często robił ten sam błąd. Przez to, że jeszcze za mało kilometrów tym samochodem przejechał, to on za szybko hamuje tym samochodem. No i już na dohamowaniu do zakrętu on traci czas. No i są tam takie 3-4 punkty, gdzie musi się popracować, żeby innym torem pojechać i myślę, że tego jeszcze odzyska trochę czasu. Dam sobie radę, no nie chcę zapeszać. Idzie coraz lepiej, więc jestem optymistycznie nastawiony.